Ten hejt, który powstaje wokół takich programów, wokół uczestników, to są takie procesy, o które też pytałam Gosię, bo ona o tym sporo wie, ale czemu ta plotka i zwłaszcza ta negatywna plotka, ta negatywna informacja, właśnie ta potrzeba oceniania innych, skąd ona się u nas bierze i dlaczego my jej tak strasznie potrzebujemy, żeby nie wiem, podbudować siebie, żeby poprawić sobie nastrój, dlaczego to nam sprawia jakąś taką przyjemność. Mnie to bardzo ciekawi, bardzo mnie fascynuje, dlatego ten program mnie też ciekawi, co on budzi w ludziach. Dlaczego najlepiej klikają się negatywne tytuły? Dlaczego my najchętniej klikamy w jakieś artykuły o konfliktach, najczęściej zupełnie wyimaginowanych? To jest taki mały eksperyment, który my zrobiłyśmy z Gosią Łomę. Bo jak zobaczyłam, że miałyśmy jakąś taką wymianę zdań w programie Big Brother Arena. Gosia, ja powiedziałam, co pani na to pani Ome, Gosia powiedziała, co pani na to pani Starak, ja powiedziałam Woźniak Starak i nagle zobaczyłam, że media rozdmuchały to do rozmiarów gafy, że to było niezręczne, nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby tak, że złośliwe. Ja nawet, nie wiem, przez moment nie pomyślałam, że mogłabym się o to obrazić, że mnie to zabolało. Ja mówię do Gośki, ej, pociągnijmy to. Pokłóćmy się na antenie, zobaczmy, jak to pójdzie dalej. To był dla mnie eksperyment, jak ludzie w to wejdą szybko. Ja nie wiedziałam, o co mamy się pokłócić i to był jeden program, na ostatnim breaku reklamowym podeszłam do Gośki i powiedziałam, ty, powiem, że mi ukradłaś spinkę, okej? Okay? No i dobra, bo Ome wchodzi w takie rzeczy jak w dym po prostu, pierwsza leci. I rzeczywiście, i mówię o tej spince, że ja widzę, gdzie jest ta moja spinka z zeszłego tygodnia. Mówię, super, pani Ome, jestem ciekawa, co będzie za tydzień. Mylisz nazwiska, potem spinki. I ona rzuciła we mnie tą spinką. I mnie się wydawało, że to już jest tak przerysowane, że nikt tego nie kupi. I nagle okazało się, że ludzie w to uwierzyli. I media też w to uwierzyły. I jak łatwo, po pierwsze, jak łatwo jest wykreować konflikt, a po drugie, jak wielka potrzeba jest tych konfliktów u nas, prawda? Ludzie na to czekają, kto się z kim pokłóci. Ludzie uwierzyli, że dwie stare baby są w stanie pokłócić się na antenie o głupią spinkę. I o nazwisko, które zostało tylko skrócone w zasadzie. Tak. Więc to jest trochę przerażające, a dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie.